Opłaty w Niemczech, trzyosobowa rodzina, konkrety. Zapraszam. Wynajem 960 euro, trzypokojowe mieszkanie, 70 metrów kwadratowych od taniej spółdzielni mieszkaniowej. W skład tego wchodzi ogrzewanie i koszty operacyjne, czyli koszta za światło na klatce schodowej, odśnieżanie przed domem i utrzymanie czystości. Przedszkole 171 euro. A za co konkretnie płacicie? Płacicie za przebywanie waszego dziecka od 7.30 do 13.30. Nie ma w tym wliczonego jedzenia. Jest to tak naprawdę przechowalnia dzieci, ale mamy od państwa tak zwany Kindergeld. Na każde dziecko jest 250 euro. Co miesiąc, także mniej więcej to się zeruje, nawet trochę zostaje. Ubezpieczenie auta 90 euro miesięcznie. Auto marki premium, full casco. W porównaniu, kiedyś miałem starego rzęcha z 2006 roku, płaciłem tylko podstawowe ubezpieczenie i wynosiło ono 116 euro. No i raz w roku musicie zapłacić podatek drogowy. Ja za benzyniaka płacę 100 euro. W porównaniu to za diesla płacicie 2-3 razy więcej. Ubezpieczenie rodzinne 50 euro. Jest to ubezpieczenie tak naprawdę od nieszczęśliwych wypadków bądź kalectwa. Plus w tym jest ubezpieczenie od zniszczenia kogoś mienia. Na przykład wasze dziecko rzuci kamieniem w szybę sąsiadów. Ta szyba się stłucze. To wasze ubezpieczenie pokryje tą szkodę. I tyle. Internet. Ja w tym momencie używam światłowodu, jest to najdroższa opcja i płacę 75 euro miesięcznie. Ceny generalnie internetu tutaj w Niemczech to zaczynają się od 30 euro miesięcznie. Prąd. W tym momencie za trzyosobową rodzinę musicie zapłacić około 85 euro miesięcznie. W ostatnich 2 latach naprawdę te ceny skoczyły do góry, chociaż ostatnio dostaliśmy informację, że ceny mają spaść dzięki temu, że Niemcy zaczynają wykorzystywać ekoenergię, ale niestety do rachunków macie doliczoną tą całą modernizację, także nie jest to zbyt drastyczny spadek cen. Opłaty za karty SIM z rozmowami i internetem to koszt około 50 euro miesięcznie. Wybór sieci w Niemczech ma znaczenie, często są problemy z zasięgiem i prędkościami internetu, dlatego nie warto oszczędzać i lepiej wybrać porządną sieć. A z doświadczeniem mogę wam jedynie powiedzieć, że odradzam Vodafone. Dla ciekawskich, teraz jestem w sieci Telekom i jestem zadowolony. Jedzenie 150 euro, lekko, tygodniowo. Tu w tle macie mój rachunek zakupów. Musicie liczyć, że jednak w tygodniu parę rzeczy trzeba dokupić. Dlatego do tej kwoty doliczcie 30-40 euro. Dlatego, że pojedziecie kupić pieczywo, plus jakieś mięsa, plus jakieś rzeczy, które no niestety, ale trzeba dokupić. Plus Rossmann, średnio 40 euro trzeba liczyć. W skład tych 40 euro wchodzi chemia, plus inne potrzebne rzeczy do pielęgnacji i do domu. Jeszcze na koniec muszę zaznaczyć, że nie wliczam tutaj ani alkoholu, ani papierosów. A z tymi rzeczami koszta dramatycznie rosną. Za 0,7 whisky musicie zapłacić około 14 euro, a za paczkę papierosów około 7 euro. Dobra, podsumowując. Mieszkanie 960. Jedzenie razy 4 to będzie 600 euro. Ubezpieczenia obydwa 140 euro. Prąd 85 euro, internet 75 euro, telefony 50 euro. Tutaj się nie rozwijałem, ale musicie płacić podatek za telewizję, który jest też w Polsce, a tutaj on akurat wynosi 19 euro miesięcznie. Zazwyczaj płaci się go raz na 3 miesiące i wtedy on wynosi 55 euro. No i przedszkole 171 euro. Czyli łącznie opłaty za trzyosobową rodzinę to 2100 euro. Teraz doliczcie sobie do tego, ile wydajecie na kredyt, papierosy i alkohol. Dodam tylko, że w przeciętnej firmie zarobki wynoszą między 1500 a 2000 euro. A w przypadku, kiedy macie małe dziecko i biorąc pod uwagę godziny otwarcia przedszkola, możecie zapomnieć, że obydwoje będziecie pracować na pełen etat. To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie. I dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie, wiecie co.